Witam, witam wszystkie kryptoświry z tej strony, Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, dzisiaj rozmawiam nadal na temat Arbitrum, na temat sieci Arbitrum i protokołów, które tam się uruchamiają. Znamy już ZyberSwap, znamy już OreoSwap, dwa projekty, które dały już fajnie zarobić, jeżeli chodzi o takie spekulacyjne podejście, no i też również podejście typowo gdzieś tam związane z farmingiem, ponieważ w przypadku ZyberSwap mamy bardzo wysoki APY, które wynosi około 1500% nadal. W przypadku pary ETH do Zyber tokenu, jak również ta druga para związana z USDC. Tokeny rosną jak na drożdżach. Z czego to wynika? No przede wszystkim z takiego aspektu spekulacyjnego, ponieważ mamy tutaj do czynienia z zwykłymi indeksami, nie wyróżniają się absolutnie one niczym. Mamy tutaj swap, mamy farmy, mamy system referencyjny, mamy również ten Launchpad, zobaczymy jak on w ogóle będzie wyglądać. W przypadku OreoSwap, jak i też ZyberSwap mamy te dwie jakby opcje. Natomiast pojawiły się dwa nowe DEXy, które zostaną uruchomione na tej samej sieci, czyli na Arbitrum w najbliższych dniach. Pierwszy z nich to jest Arium DEX, który będzie mieć listing już w dniu jutrzejszym, 19 lutego o godzinie 15 naszego czasu na SushiSwap po sieci oczywiście Arbitrum. Czyli potrzebujemy Ethereum po to, żeby zakupować tutaj natywny token tego projektu. I mówimy tutaj o Fair Launchu. Mamy, słuchajcie, bardzo niską płynność, bardzo niski market cap, około 3 Ethereum na starcie. Jeżeli chodzi o KYC oraz audyt, ma być on gotowy bezpośrednio przed startem. Tak przynajmniej mówią admini tego projektu. Jeżeli chodzi o najważniejsze, najistotniejsze rzeczy, które są związane z tym projektem, mamy tutaj farming, mamy tutaj volty, czyli tak jak w przypadku ZyberSwap, mamy również launchpad, który ma być uruchomiony. Jeżeli chodzi o ich roadmap, słuchajcie, to jest tylko roadmap i tak naprawdę co z niego wyniknie, tego nikt nie wie. Oczywiście to jest wszystko papier, który przyjmuje wszystko, co zostanie na niego naniesione. Tak więc przeczytajcie sobie dokumentację, ja nie będę w tej chwili rozwodzić się tutaj na temat tego white paper, ponieważ mamy tutaj prostą, słuchajcie, i klarowną sytuację. Mamy Arbitrum DEX, nie mamy jeszcze gotowego DAPa, który będzie jakby tutaj odzwierciedlał całą funkcjonalność tego DEXa. Natomiast drugi projekt, słuchajcie, który będzie wychodzić na tej samej sieci, to jest AlienFi. Mamy tutaj presale, który będzie odpalony dopiero 20 lutego. Chcą zebrać łącznie 240 Ethereum. Sam presale będzie dostępny bezpośrednio na ich stronie. W tej chwili ma projekt działać na dwóch sieciach, Ethereum oraz Arbitrum One. Wydaje mi się, że Ethereum to jest jako taki ten element, który ma zachęcić użytkowników przede wszystkim z sieci głównej Ethereum po to, żeby wejść w presale, jak również już później na start tego całego protokołu. Jeżeli chodzi o podstawowe informacje, słuchajcie, znajdziecie je na ich telegramie. Natomiast tylko taka krótka informacja dotycząca samego presale. Odbędzie się on od 20 lutego, będzie startować od 17 czasu polskiego, czyli 4 p.m. UTC i kończy się 22 lutego 2023 roku. Presale listing price. Tutaj mamy cenę za jeden token, czyli za jedno ETH 6000 tokenów Alien token for presale 1 138 000 tokenów total rise 230 euro, proszę, euro, przepraszam, Ethereum, tyle chcą zebrać. Jeżeli chodzi o płynność, ma być dodane 90 Ethereum i 90 Ethereum bezpośrednio w farmę, tak więc mamy tutaj bardziej jakby projekt, który pretenduje do tego, żeby gdzieś tam stać się przede wszystkim bardziej dostępny dla większych graczy, ponieważ w przypadku tego pierwszego DEX mówimy o bardzo niskiej płynności, bardzo niskim market capie, tak więc tutaj przypuszczam, że będzie można zagrać zwyczajnie sobie spekulacyjnie. Natomiast jak w przypadku AlienFi zobaczymy. Wprowadzili bardzo mocną kampanię reklamową, jeżeli chodzi o Twitter. W tej chwili bardzo mocno go shillują, robią airdrop, tak więc możecie znaleźć, myślę, że sporo informacji na temat tego projektu w tej chwili. Bardziej reklam, bardziej właśnie takich shillerskich wpisów, tweetów, które odnoszą się do samego projektu i do tego, kiedy startuje. Tak więc słuchajcie, to są, myślę, że podstawowe informacje na temat tych dwóch
projektów. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Traktujcie jako projekty wysokiego ryzyka. Ja je tak traktuję. Mamy tutaj sytuację, w której nie mamy jeszcze dostępnych audytów oraz KYC. W obu przypadkach ma być KYC, jak i audyt zaraz przed startem, bądź też zaraz po, w zależności od tego, jak tam się wyrobią. Dlatego uznaję, że te projekty oczywiście są projektami wysokiego ryzyka. Zresztą każdy DEX, jakikolwiek by nie powstawał, słuchajcie, zawsze niesie ze sobą ryzyko. Nie znamy właścicieli, nie wiemy, co się dzieje w przypadku tych smart kontraktów, jeżeli nie są zaudytowane, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze smart kontraktami samego tokenu, ale również też i smart kontraktu, jeżeli chodzi o farmy. Tak więc wszystko się tam może wydarzyć. Jest to nowa sieć, nowa projekty, przypuszczam, że tutaj będzie się również pojawiać sporo różnych skamów, tak więc uważajcie, bierzcie pod uwagę w przypadku jakichkolwiek inwestycji, to są wasze pieniądze, traktujcie je w odpowiedni sposób i inwestujcie przede wszystkim z głową, róbcie swój własny research. Jeszcze tylko wrócę na chwilę do ZyberSwap oraz OreoSwap, dwa deksy, które już w tej chwili dały bardzo fajnie zarobić, jeżeli chodzi o ZyberSwap, na tą chwilę prawie $13, ta cena troszeczkę spadła, ale widać, że ponownie rośnie. Ja już część zysków zrealizowałem, zostawiłem sobie część środków w tej chwili po to, żeby gdzieś tam zwyczajnie one sobie leżały. Wyszedłem właśnie niedawno z farmy i w tej chwili posiadam 53 tokeny Zyber, $693 wartości. Ja je tutaj tak naprawdę wchodziłem za $6, tak więc ponad 100%. Część środków zrealizowałem już wcześniej, bo dla mnie ważne jest to, żeby chronić ten kapitał. Kapitał sobie odzyskałem z częścią w zysku, a to, co w tej chwili tutaj się generuje, to już jest czysty, czysty zysk, który mam nadzieję jeszcze będzie rosnąć. Pamiętajcie, że te deksy tak naprawdę rosną spekulacyjnie. Tutaj nie ma żadnych jakby podwalin takich typowo technologicznych, które sprawiałyby, że ten projekt powinien rosnąć. Mamy tutaj tylko i wyłącznie czysto spekulacyjne podejście. Tak samo jak w przypadku OreoSwap. Mamy również sytuację, w której jak ja wchodziłem, to był 0,15, w tej chwili mamy praktycznie ponad $0,5 za jednego tokena, a mamy tutaj, słuchajcie, zwykły DEX layout, który widzieliśmy, myślę, że na początku, kiedy BSC bardzo mocno startowało, wtedy mieliśmy wysyp różnych DEXów, różnych farm, które tak naprawdę nie wnosiły niczego, a rosły w cholerę te tokeny, tak więc myślę, że tutaj mamy podobną sytuację. Słuchajcie, tyle z mojej strony. Linki do tych dwóch nowych DEXów znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Zróbcie swój własny research. Ja jeden, jak i drugi będę atakować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. W najbliższych dniach, jeżeli pojawią się kolejne ciekawe protokoły na Arbitrum, będę również je tutaj podawać. Na tą chwilę nie ma nic szczególnego, ciekawego, jeżeli chodzi o DAPy, którymi ostatnio bardzo mocno przecież się zajmowałem. Dlatego odpuszczam ten temat. Będę jakby bardziej kierować się ku temu, żeby można było tutaj zarobić fajnie spekulacyjnie. Na razie się to udaje. Plus oczywiście sygnały, które macie darmowo na grupie Zdefiniowani. Link do grupy Zdefiniowani, do tych sygnałów pod spot i pod future na Binance, Bybit, znajdziecie bezpośrednio również pod tym filmem. Tak więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.